Jeśli chciałbyś dowiedzieć się, co w Twoim komputerze i systemie wpływa na zużycie energii i tym samym poprawić czas pracy notebooka na baterii, możesz wykonać krótką analizę za pomocą wbudowanego narzędzia PowerCFG. Otwórz wiersz poleceń, koniecznie jako administrator, i wpisz następujące polecenie. PowerCFG z przełącznikiem Energy, z przełącznikiem Output i tutaj ścieżka, gdzie ma zostać zapisana strona HTML z wynikami. System przez 60 sekund będzie analizował zachowanie uruchomionych aplikacji, a także przeskanuje konfigurację zasilania i zainstalowane sterowniki. Po zakończeniu testu możesz otworzyć wyniki i na przykład sprawdzić, które podłączone urządzenia nie obsługują usypiania w trybie Selective Suspend, albo które aplikacje, procesy czy nawet ich poszczególne moduły są najbardziej prądożerne. Dowiesz się także co nieco o akumulatorze oraz obsługiwanych i włączonych stanach uśpienia. Przy okazji, narzędzie PowerCFG ma jeszcze jedno przydatne zastosowanie, zwłaszcza jeśli masz dysk SSD i cierpisz na chroniczny brak wolnego miejsca. Sprawdź, czy przypadkiem nie masz włączonej hibernacji. Jej włączenie rezerwuje na dysku bufor o rozmiarze odpowiadającym ilości pamięci RAM, czyli zwykle ładnych kilka gigabajtów. Na dyskach SSD jednak system i tak uruchamia się zwykle bardzo szybko, więc nie ma potrzeby go hibernować, a możesz zaoszczędzić sporo miejsca. Aby wyłączyć hibernację, w wierszu polecenia, znów jako administrator, wpisz PowerCFG z przełącznikiem H off. Wyłączanie ekranu czy usypianie komputera po upływie określonego czasu to dość powszechnie znane ustawienie, jeśli chodzi o zarządzanie zasilaniem. Wystarczy kliknąć ikonę baterii, a następnie wybrać więcej opcji zasilania i kliknąć link Zmień ustawienia planu. A czy wiesz, że Windows w zakresie oszczędzania energii umożliwia znacznie dalej idącą konfigurację? Kliknij link Zmień zaawansowane ustawienia zasilania i skonfiguruj co tylko zechcesz. Na przykład po jakim czasie system wyłączy dysk twardy, albo z jaką intensywnością pracować ma sieć bezprzewodowa. Możesz tu także zdecydować się na selektywne wyłączanie podłączonych urządzeń USB, które też przecież czerpią energię z komputera. Ciekawą opcją jest również limitowanie maksymalnej wydajności procesora, gdy komputer pracuje na baterii, a w niektórych notebookach także wybór pasywnego chłodzenia, czyli bez wentylatorów. W tym miejscu można również określić procentowo jasność ekranu i poziom naładowania akumulatora, przy którym system sam się zahibernuje lub wyłączy. A teraz coś z innej beczki. Jak sprawdzić adres MAC swojej karty sieciowej? Otwórz wiersz poleceń i wpisz ipconfig z przełącznikiem all. Spowoduje to wyświetlenie szczegółowych danych wszystkich interfejsów sieciowych w systemie, a wśród nich adresów MAC. Czasami zachodzi jednak potrzeba posłużenia się adresem, który należy do innego komputera lub urządzenia. Co wtedy zrobić? Możesz bardzo łatwo zmienić MAC swojej karty sieciowej, a później w razie potrzeby przywrócić jej fabryczny adres. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę sieci i otwórz Centrum sieci i udostępniania, a następnie wybierz opcję Zmień ustawienia karty sieciowej. Odszukaj interesującą Cię kartę i otwórz jej właściwości. W nowym okienku kliknij przycisk Konfiguruj i przejdź na kartę Zaawansowane. Nazwa opcji, która odpowiada za adres MAC, bywa różna. Czasem jest to na przykład Locally Administered Address, czasem po prostu Network Address. Wystarczy wpisać pożądany adres w pole tekstowe lub wybrać Not Present, aby przywrócić adres fabryczny.